Dobra, lecimy, lecimy. Halo, dzień dobry, tam w kolejnym odcinku z Kruka Zapoty, numer 12. Nie, 13. Tak, 13 odcinek. Dzisiaj Kruk. Siema. Taki zapierdziel, że nie mogę przyjść. Nie, tak. Masaj coraz gorzej z tym Masajem, nie? Mogłem sobie film dać, zamknąć tym przyczep. Nie, Masaj zaraz pójdzie na sprzedanie. No, mamy żniwa. Lipiec. No. Taki zapierdziel, że nie ma czasu wyjść z kombajnu. Nie no, coś mnie strzeli zaraz, nie z tym Masajem. A wiesz, z czym mnie strzeli? Nie. Z FPS-ami. Okej. Kruk, co tam kosić? Pewnie rzepak, co? Nie, kurwa, słoneczni. Dobra. Nie wiem, czy się da w lipcu. No nie da się w lipcu, słonecznika kupić, jak chcesz. No bo głupie pytania zadajesz. Ja mam coś innego oprócz owsa. No nie wiem, myślałem, że masz jęczmień. To rubinu. Nie mam. Mam tylko... Ja mam łubin, rzepak i owiec. No ja też mam łubin i owiec. I trochę rzepaku. A rzepaku już nie, bo skosiłeś, tak? Jak, przecież kosi. A ile masz pól rzepaku? Dwa. A gdzie masz jeszcze rzepak? Na klinie. Którym? 123. O, no bo jeszcze jest klid na 84. No ale tam chyba jesteś obok, to widzisz tam właśnie. A ty wiesz, gdzie jest mój rzepak? A na 50. To ty widzę go. Stoję koło niego teraz w tym momencie. Głupi ma zawsze szczęście. Do tego, czego nie trzeba. Dobra, ja dzisiaj też nie wiem, jak to się zrobiło i nie chcę wiedzieć, szczerze mówiąc. Tak to jest, jak się ścieżki od rzepaku otwiera. Wezmę to na raz? Nie wezmę, no to chuj. A, wezmę. Dobra, Trionem cię zapokosimy na kontraktach, na kontrakcie. Ej, właśnie, kiedy jest najwyższa cena tego łubinu? W czerwcu. Kurwa. W czerwcu albo lipcu. Te dwa miesiące są takie dobre. O, no dobra. No to chyba będę sprzedał, po rzepaku chyba będę sprzedawał soję. Znaczy łubin. Wczoraj była chyba lekko lepsza o stówę, ale... O stówę?! Robimy bakupa. Nie, no co ty. Nie, no może nie o stówę, bo pokazuje na słupkach, że 2087 nie było. A teraz jest? 72. A ile... To ile? O... No to nie wiem, ile mogło być więcej 50 zł. Kurwa, to jest dużo. To jest więcej niż moja wypłata, bo nie pracuję. Okej, okay. Rozumiem. Kurwa. Czego ty się śmiesz? Urwie mu to widła zaraz, ty, w tym trionie. To takie nawet dosyć duże pole, bo tu 5 chyba 20 było w tym kawałku. No mi kurwa zaraz urwie komputer. No
ty, a to fajnie, bo ja mam blisko na skup, bo zakrzu, na zakrzu to jest rzut beretę. Do so, specjalnie powiedziałem berety. No to kurwa rzuć beretem, bierutem. No nie mogę tu na kanale, bo chętnie mogę rzucić. A, dobra, my tak na PW gadamy. Tak. No właśnie. Ale ten jęcz mnie sypie jak porąbany na tym polu. Zrobiłem dwa poprzeczniaki i mam 80%. 70%. No, a mi dało 10 ton rzepaku z tego pola. Jestem zadowolony. Cześć, bo kurde zaraz kombajn urwie. Ja w tym sezonie stawiam na jęczmień. A ty, Kacper? W tym sezonie? No. Nie wiem w sumie. Nie myślałem na tym jeszcze. Bo ja na wiosnę będę siał jęczmień. A zimowego nie dajesz? Nie wiem. Na wiosnę będę siał jęczmień. Jęczmień... Łubin chyba... Wiesz co, na razie z łubinu chyba zrezygnuję. Ale chyba, że miał gdzie go dać. No nie, nie będę miał gdzie go dać, żeby ta, na takie większe pola go dać. Dobra, pełny zbiornik trzeba wysypać. No, no to z łubinu bym zrezygnował. Rzepak. Jęczmień, rzepak. I może... No i może pszenica. Owsa też odpuszczam na ten sezon, bo i tak owsa w tym sezonie też miałem sporo. Bo w tym sezonie jeszcze go nie skosiłem. Kurwa, co on się wypuścił? No właśnie, ty masz dużo pól, tylko małych. No i właśnie to tak nie pasuje mi to nic. W sensie, że paku mógłbym dać... Najlepiej zboże na małych polach, nie? No aha. Ewentualnie... Tylko, że ja nie mam pól pod rzepaki. Bo rzepaku no, chyba się wrześniu już się nie da siać. Nie, rzepaku wrześniu się nie da siać. To dupa, to nie będę miał w tym roku rzepaku. Bo nie mam pól. Ja będę miał chyba dwa. Bo ja mam wszystko na wrześniu do koszenia. Dobra, wjadę sobie na Kacpra pole. I się rozłożę. Bo Kacper tutaj kosi. Gdzie mnie tam nie ma? Ja koszę na innym polu. No to twój pracownik. A dużo tam kosił? Pół pola pewnie skosił. Ja pół pola no, skosił, bo tak... No chyba ponad pół. Tak na oko to ponad pół chyba. Chyba. To co, krok? Jeszcze parę odcinków i nowe nawetki wjadą. Tak. Nie powiem jaki. W jednym odcinku było już powiedziane. Nikt do tego momentu nie dotrwał. Nawet krok. Obejrzałem. Cały. Ale nie, piękny rzepak, kurwa. Wygląda jak ten. Jak labirynt w kukurydzy. Tylko taki trochę, kurwa, niższy. Jo, film bardziej prosty. Jo. O kurwa, ale sypie, ja pierdolę. O, chłopie, wiesz jak to sypie? 10% z tego pola nie przebije. Nie no, przebije. 10 przebije. Ale ogółem mało będzie.
Jakby połowa pola poszła w dupę. Ja sobie muszę kupić pole numer. Nie powiem ci jak. A ja 24, 23, 22. O stary, a bym teraz zrobił, jakbym 122 kupił. Ale nie stać mnie, bo to 300 tysięcy. Które? 122, ale to jest za drogie i za duże. Nie no, tak na poważnie to myślałem nad 83 albo 90. Aha, 83 albo 90, tak? No. Kurwa, gdzie jest 90? Albo 53. A tu? Żeby rozszerzyć pole. Nie no, tak serio to przy gospie jeszcze zostawię. Na razie jeszcze przy gospie nie będę kupywał. Tylko najprawdopodobniej kupię 92. Nie, 92. 88 chciałem. I chciałem jeszcze 125 dokupić, bo to jest takie małe pole, ono 16 tysięcy kosztuje. I bym wtedy trochę dostał w tym kawałku. Nie dużo, ale trochę bym dostał. O stary, wiesz jak pięknie wygląda ściernisko po tym rzepaku? Wiem. No, to weź tu przyjść, zobacz. Wiem jak wygląda, bo chciałem. Normalnie ścieżki technologiczne, powiem ci. Ale po skoszonym. To nie widziałeś po skoszonym. Dobra, Trion sobie to ogarnie, a ja jadę wysypać tą figielkę. Zaraz, może, tu telewizja przyjedzie. Może kiedyś będzie to moje pole, co teraz koszę. Ale ja nie wiem co. Będę pierwszy i chuj. Ale rzucą bez obciążnika. Ale zarzuciło. Jak tam Trion ile ma? 3 tony. Ten zanim obrócę, no to powinien mieć pełny. Nie wiem czemu, kruk. No. Ale fajnie się gra na kruku. Tylko czasami mnie wkurwiasz, że mi zabierasz niektóre opcje. Nie dostaniesz jej z powrotem. No jak to nie? Muszę ją dostać. Nie. Tak. Nie. No dobra, chodźmy, to nie chodźmy, nawet seria miała się zakończyć jedną ci tej opcji. Dobra, zaraz puszczę 15 pracowników na przejazd i... Zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, jak szybko ci wywali. Nie chcę ciebie. Choć jakbyś puścił 15 pracowników, to nie musiałbym cię nawet wywalać, bo prędzej by mnie wywaliło i ciebie. W sensie komputer. Najlepsza emocja musiał mi usunąć. Bo chuj musiał na mapę spojrzeć. Bo ja tak kalkuluję, jak ktoś tak szybko przejechał na to pole. Ja w ogóle nie zauważyłem. Znaczy, nie zauważyłem, że ci dałem. Inaczej musiałeś mnie zmanipulować. Dobra, jak wygląda tutaj sytuacja na tym polu? Ale ten rzepak jest kurwa piękny. Po skoszeniu. 6 ton. Tak, tak właśnie, no dobra.
No, nie patrzę jak to narasa. Bo pięknie nawracam. A, ten tu Żyda walnął. Dobra. Skoro tak musiało być. To twój chyba pracownik, nie? Jaki pracownik? No chyba 80%. Nie, było 90. Kurwa. Ty, i tak dało dużo z tego pola. Jak na to, jak wyglądało. Nie zgadniesz, ile dało w zaokrągleniu. Zwiedzony? Ile? Dwie. Dwie i pół. Dobra. Pracownik się wypróżnia. Czuję to. I mój komputer też. Ja tam tego nie czuję. Dobra, kurwa, ale ja mam komputer z NASA. On jest tak wyczulony. Tego Żyda trzeba szybko zebrać, a tego włączyłem sobie tą opcję szybszą. Komputer eksploracyjny. O kur... Ale nawijka. Dobra. Kawałek jest skoszony. Dobra, jedziemy na bombach. Dobra, jak to wygląda podczas... Czy ja jadę tak samo jak pracownik? Teraz chyba jadę jak pracownik. No, coś takiego bym musiał jechać. Trochę mniejszy kąt, ale... Yo. 17 inny. Yo. O kurwa, Casey. A bo tu Kacper kosi. No, kruk na skróty jeździsz, widzę to. To jest droga, idioto! No, ty tak samo mi gadałeś. Jak ci gadałem? Ale ty pędziłeś przez... pole i to jak przecinak. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie. Sześć, siedem, osiem pól przeciąłeś. Więc się nie odzywaj. Ale nie ma widać śladów. No nie ma. No więc tego nikt nie widział. Tak samo tego, co ja zrobiłem. Znaczy ja nic nie zrobiłem. Dobra, przyznałeś się, że cheatowałeś na mojej tyle. Gdzie, kurwa? Łeb cię boli. Nie cheatowałem, to ty cheatowałeś. To ty się teleportowałeś na pole. I dobrze, że to zobaczyłem. Ale nikt nie widział. O, gdybym nie popatrzył na mapę, to pewnie byś tak się kurwa teleportował, dopóki byś przypadkowo na moje pole się nie tepnął. A czemu miałbyś się niby na twoje pole tepnąć? No przypadkowo na przykład. Nie ma takiej opcji. Jest. Wystarczy być Kacprem. Dobra, Kacper, zostałem kombajn na twoim polu, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, może zostawić kombajn, jak mi dasz opcję teleportowania się. To nie daj, jadę na pole sąsiada. Tutaj może stać. Kombajn. O. Na szczęście ja mam opcję teleportowania się i teraz mogę się tepnąć na gospodarkę. Wypałeś się, Kacper, na ten temat? Tak, widzę, że jedziesz, bo ty się nie tepasz nigdy.
No nie, bo ja gram realnie. Ja nie jestem. Ale ile możesz grać realnie, człowiek? Ta sprawa mi się znudziło, kurwa, po 20 minutach. Kiedy nagle mu się zechciało kultywatorować rzepak. Tak. O kurwa, widzę. Widzę, jak się przeciął przez ten owies. O kurwa, ale poszedł. Co ty tam dziki szły? Dziki. Ja wiesz, kiedy się kapnąłem? Jak się obróciłem do tyłu. Przecież to moje pole było. No dobra, no to twoje. No, ty będziesz płacił za szkody. No. Ja wiem. Czekaj, jest taki mod. Jest taki mod, który jak wjedzie się do kogoś pole, to liczy straty klonu. I trzeba Kacprykowi takiego moda zainstalować. Nie, to ja już wolę. Już wolę teleportowanie. Wtedy bym pola przynajmniej nie jeździł. No, ale wiesz, wtedy się pieniążki traci. To by była dobra dyscyplina dla Kacpra. Nieprawda. Prawda i nie pierdziel. Chciał to i tak bym to ominął. No, byś tylko, chłopie, już byś był bankrutem, wiesz o tym? Tak, jakbyś ty zaraz bankrutem. Co mówisz? Obraziłeś się już? Kacper, obraziłeś się za tego? Dobra, teleportację? Czas się rozejść. Rozejść? To znaczy, że co? Koniec Gierkrux? Znaczy Gierkrux? Kruka za płotem? Najlepsze mocy wyłączył się cieszy. Tak. Podflecie ty. Ewentualnie mogę jeszcze całego tego moda wyłączyć. Co ty na to, żeby całego tego moda wyłączyć? Albo zabrać ci uprawnienia do dosłownie wszystkiego, co jest. Ten mod nie ma sensu wtedy. Co? To wtedy ten mod nie ma sensu. Bo ty tylko ty go używasz. Bolek też go używa na live. Też się teleportuje po mapie i nic nie gadasz. A myślisz, że mnie interesuje ktoś, kto nie gra ze mną na jednym serwerze? Myślę, że tak. Myślę, że raczej nie. Ile rzepaku! Będę pokazał od Kacpra. I to mi się podoba. Nie, bo zaraz wezmę 50 kontraktów na nawożenie i zobaczymy, kto będzie bogatszy. Jak można maksymalnie 3. No ja to minę, ty się o mnie nie bój. Czekaj. Muszę sprawdzić jeszcze uprawnienia. Administrator. O kurwa, ty miałeś resbele i palety i kłody miałeś włączone. To już nie masz. Chociaż nie wiem, czy ty tego używasz, bo aż takim debilem chyba nie jesteś. A po co miałem sobie palety i górę? Nie wiem, kurwa, saletry.
Zostawiłem ci tylko włącz Pudziana i to tyle. Cieszysz się? Super! Drogo 8 jest wszystkiego. Baron głupi. No dobra, włączę ci coś jeszcze. Debugowanie maszyn. No na chuj mi to. Żebyś nie mówił, że pozbawiłem cię wszystkiego. No wszystko mi zabrałeś tak naprawdę. O Boże! Czaj, że podjechałem pod silos? Weź tu przyjdź. Nie, ostatni raz to wyciągałem. Weź tu przyjdź. Stary, wyciągłem tą żmijkę, nie? Stała tu przyczepa z John Deere'em. Wiesz, gdzie teraz stoi? Tutaj. Pięknie. O, Boże. Teleport. Tu jest. Gdzie jest teleportuj? Kasper, gdzie jest teleportacja? Nie, ty nie masz takich opozwoleń. Jak powiesz, gdzie jest, dam ci teleportację. I tak nie dasz. W zębatce jest przecież. I tak ci nie dam. No, wiedziałem, że mi nie dasz, Pecie. Taki jesteś właśnie, kolega. Taki kolega z niego. Żartuję, Kasper. Nie dam ci. Dam ci pod warunkiem takim, że nie będziesz go używać w ogóle. Też nie używam go jeszcze, Walkin, co ty chcesz. No... No to po co ci w takim razie to, skoro nie będziesz używał? No po co sobie był? Ja myślę, że ty coś kręcisz. Ty chcesz mnie okiwać, tak? Tak. Ja? Wiedziałem. Nie, co ty. Przecież ja jadę walcą sypać. Jedziesz, a zaraz będziesz teleportował. Nie, ponieważ nie ma takiej opcji i nie potrzebuję. Bo na skup mam blisko, więc się przejadę. A jakbyś miał daleko i byś miał tą opcję? To myślę, żebym przejechał się. A był pracownik wysoko. Ale w konia walisz. Tak, ty walisz w konia. Poza tym ja nie mam czasu, ja zaraz wychodzę. Się obraził. Biedny. Nie, nawet teraz ci zerę, mówię, że zaraz wychodzę. Dobra, Kasper, powiedz mi, ile razy użyłeś tej opcji? Dzisiaj raz. Dobra, ale ogólnie. Nie wiem. Kiedy ja nie wiedziałem, że ty w ogóle się miałeś tą opcję. Jak szczerze odpowiesz, to ci go dam. Ale pod warunkiem, że nie będę tego widział. No to nie, patrz, to nie będę widział. Kurwa, Kasper, jak zobaczę jeszcze raz, że się kurwa tepasz, to ci nogi z dupy powyrywam i ci zabiorę tą opcję. No okej. Kurwa, drzewo. Co? A, co jednak zapanowałem, bo prawie w płot się przyzwoniłem. Trudno. Ale tu powiem ci, że ten Waltrem miał tafę jest bez obciążnika. No. No, to powiesz mi? Co? No, chcesz tą opcję teleportowania się? No, może da. Przyda się. To ci jej nie dam.
Ja ją używałem przed odcinkami, żeby szybko maszynę ogarnąć na pole. A tak to jest. Dobra, Kacper. Dałam ci tą opcję, tylko po pierwsze używaj jej poza odcinkami. Po drugie, no ja nie nadużywaj. Nie nadużywaj jej. Ja po trzecie, lepiej, żebym tego nie widział. Dobra? Zgoda? Okej. No. To i tak nie dostaniesz. A ty, diabeł. Nie no, dostaniesz. Tylko na razie mi się nie chce. Ale postaw pojazd na kołach i zostanę. A nie miałem przez nie. Nie, zabrałem ci przecież. Mogę się postawić na kołach, jak się obalę. A jak to działa? No, że jak leżysz, to cię postawia normalnie. Tak jakbyś 300 hopa użył. Ale to musisz kliknąć w opcjach? Co? No to. W tym modzie. A, okej. Okay. Dobra. Ile mamy? Jadę z Łubinem. To będzie 24 tysiące zarobię za Łubin. Czyli będę bogatszy od Kacpra. Jestem zadowolony z tego faktu. Ja też jestem zadowolony, że nie dasz mi tej opcji. Super, jesteś kolega. Dam ci. Później. Na razie. Później to ja wychodzę. Na razie nagrywamy na odcinku, no to po co ci? No żeby udowodnić, że jej nie mam. Właśnie pokazuję to. Idź ty się kurwa pierdolnij w łeb. Teraz ja Triona wysypuję. Kurwa masz i nawet mnie nie denerwuj, jak cię przyłapię jeszcze raz, że... A poza tym ja zaraz idę na piwo. Co? Na piwo zaraz wychodzę. Z kim kurwa? No, z bratem i z dwoma kuzynami. Już nie nagrywamy. No, dzisiaj już nie. Kurwa, jest. Co? Nic. Co żeś znak ucieszył? Nic. Idę... sprzedać soję, na czym mówimy. Kurwa, na końcu jest od skóra w końcu. Ja, kurwa, Kasper, tak naprawdę żartowałem. Nie cieszę się z tego faktu, bo mieliśmy nagrać więcej kruka. Na zapas! A nagraliśmy dwa odcinki, kurwa. No to jest na tydzień. Czyli jutro znowu kruk. No, chyba tak. Jutro niedziela? No. No, to trzeba iść do kościółka. Ja ministrantem jestem. A nie, chory jestem. Przecież napisałem, że do końca tygodnia mnie nie będzie. Kurwa, chciałem, że na dwa tygodnie, ale ksiądz by mi nie uwierzył. Bo bym wszedł do tego, do szkoły i bym nie zobaczył. I bym, kurwa, nie dostał pieniędzy za tego, za kolędy. Dobra. O. Zrobię jeden przejazd case'em i będę kończył ten odcinek. Nie, bo pójdziesz na piwo. Nagrywaj dalej. Ty kiedy robimy jakiś godzinny odcinek? Nie wiem. Jak nie pójdziesz na piwo. A ty nie dzisiaj, co ty? Tak. O! Może jak nowe nabytki przyjadą, to się godzinny odcinek zrobi. Jo, a wiesz ile... Wiesz, że już case'a kupuję? Kurw! Jak się sprzedał?
Jak się sprzedał? Jak na psiarskich. Jak nie? Dobra. Dzięki temu będą kolejnego szopa zrobić. Ej, kurwa, nie, to dopiero jak... Nie, to dopiero jak, kurwa, przyjdzie ten case. Ale on na odcinkach ma być, czy jak już będzie kupiony na sejwie? Jak już będzie kupiony na odcinkach. O kurde, to zajdzie na łatwo. No, ale... Pewnie tak. Bo teraz w kolejnym odcinku co będziemy robić? Nie wiem nawet. Nie wiem, ale wiem, że ty kupujesz John Deere'a. No to... Tyle to już każdy wierzył. Kurwa, jak się sprzedać, to po całości. No, nie wiadomo jakiego. I też case'a nie wiadomo jakiego. Magnum. Tak, Magnum 400. CVX Drive. Nie, Optum. To będzie Optum. Czekaj, wejdziemy w sklep, przednie ciągniki. Kurwa, co to, Optuma nie ma w tym farmingu? No nie ma, nie ma. W modach jest. Nie no, a tak serio, to kupuję inną markę, bo kupuję klasa Axiona 800. Starego. Dobra, dobra. A Kasper kupuje John Deere 6M. 8R. 6M. 6R plus. No masz rację, 6R ma już kupione. Na M kliku. Ej, czekaj, z klika ci walnę. O. Czekaj. Jeszcze chudy muszę wyłączyć. Dobra, jedź. Jedź, jedź. Kombaj się szybko, 3 godziny zaraz. Nie za dużo tej kurwa realności? No, przed chwilą narzekałem, że gram nierealnie, no to... No, ja zobaczę, jak tu będziesz leciał. Ja będę za tobą cały czas chodził. Ty masz swoją robotę. Nie, nie mam. Będę czekał na ciebie. Mogę sobie zawsze, wiesz, mam save'a, mogę sobie zawsze później zrobić. Teraz będę za tobą latał. Teraz masz 3 na godzinę cały czas jeździć. O stary, ty wiesz kiedy ja bym to zgłosił? Może się dojebał do pieca, to teraz masz. Ja? Kurwa, którędy ja jadę? Przecież ja Triona wysypuję. Nie, o. Dobra, trzeba kończyć, bo tu już 40 minut się zbliża. Nie, czekaj, bo nie patrz na mapę. Znaczy, nie. O boju, sąsiada na polu, rzepaku był. Nie byłem. Byłeś, bo widziałem na mapie. Nie byłem. Dobra, 39 minut. Na razie, trzymajcie się ciepło. Cześć, pa, pa. Na razie.